to ruszamy na łowy. I tak oto, drodzy Państwo, przybyliśmy do Poznania, do miasta walczących koziołków. Tutaj będziemy łowić nasze potencjalne ofiary do zmiany wizerunku, bo jesteśmy łowcami fryzur, ale nasza drużyna jest niepełna, zatem teraz jedziemy jeszcze po naszych fryzjerów. Kto by pomyślał, że w angielskich autobusach jest make-up do włosów, dwa stanowiska fryzjerskie, to najpierw łowimy fryzjerów i stylistów. Chodźcie za mną, chodźcie! Dzień dobry! Jak tam podróż? Cześć, Andrzej jestem. Monika Morzyńska, witam miło. Co będziesz dzisiaj robić? No, spełniać się zawodowo, no przede wszystkim, prawda? A to ochrona, rozumiem. Cześć, Andrzej jestem. Przyjechałem, bo właśnie jutro jest mecz i przy okazji będę chronił. To co, moi drodzy, zapraszam Was do Waszego salonu. Dzisiaj tutaj pracujecie, proszę bardzo. Czym chata bogata? Siedzenia, myjka, farby, co chcecie? No to mamy drużynę łowców w komplecie. Słuchaj, jakby ktoś przyszedł do Ciebie i powiedział fryzurę na surykatkę. Nie ma rzeczy niemożliwych, no. Trzeba było trochę posiedzieć i pewnie wszystko jest da rady zrobić. A w Waszych doświadczeniach zawodowych mieliście jakieś dziwne propozycje fryzur, takich najdziwniejszych? Nie ma fryzur dziwnych, są ciekawe. Dziwne to nie znaczy dziwne, awangardowe, a w rzeczywistości, no tak jak Ty jako nie fryzjer, może do tego w ten sposób podchodzisz, mówiąc dziwna fryzura, bo awangardowa. Mam bok wygolony i nie uważam, że jestem dziwna, prawda? Zdarzyło Ci się, że przyszedł ktoś do Ciebie o, załóżmy, takim wizerunku A i poprosił o absolutną, totalną zmianę? Pewnie, że tak, aczkolwiek jest to bardzo mała garstka ludzi. Zazwyczaj to są takie kobiety tradycjonalistki, chodzą po parę ładnych lat w jednej fryzurze i no ciężko nieraz namówić kobietę do czegoś takiego. Są takie osoby, aczkolwiek, nie wiem, my jesteśmy takim krajem, że kobieta boi się jakiejś takiej dużej, bardzo dużej zmiany, bo będzie myślała, Jezu, co powie moja koleżanka, sąsiadka w ogóle, ona może wyglądać świetnie. Miałem taki fajny przykład, zrobiłem moją znajomą na mega świetny tam kolor, farba, rewelacja, ale ktoś tam powiedział, jedna osoba, że wygląda źle i już dramat, tragedia, trzeba było wracać do poprzedniego koloru, nie? A w rzeczywistości tak naprawdę wygląda fajnie, nie? Ale opinia właśnie jakiejś tam znajomej, wszystko się zmieniło. Mówiłeś o tym, że teraz jest dzień pracy, jestem taki przyczesany, poszedłbym na luźniejszą imprezę, pewnie bym zmienił tę fryzurę, a teraz mam takie zadanie, muszę złowić parę osób i przyprowadzić do naszej salonki. Pomożesz mi w tym? Poprzez włosy? Pewnie. Za dobre włosy, za dobre. I makijaż też niezły. Ta w okularach? Już ci ta ruda. Ruda? No to już je. Idziemy. Słuchajcie, jesteśmy z programu Łowcy Fryzur i generalnie rzecz biorąc promujemy tylko i wyłącznie fajną, naprawdę świetną fryzurę, jaką sobie tylko mogłybyście zażyczyć. Odpowiednią dla każdej osoby. Mamy ze sobą profesjonalnych stylistów, którzy przyjechali, zaszczycili nas swoją obecnością. Oni robią te włosy oczywiście całkowicie gratis, z kolorem, ze stylizacją, z pełnym doradztwem itd. itp. Co wy na to? Co wy na to? Poczekaj, nie wiem. Nie wiem, czemu nie? Wejdźmy, sprawdźmy, chodźcie. Chodź, koleżanka też ma. Roxana, to od tej chwili oddajesz się w nasze ręce, w ręce łowców fryzur. Zapraszamy stylistę. Proszę bardzo. I co możemy wydobyć z tak pięknej Roxany? Troszeczkę włosy, jak widać, są zniszczone. Coś tutaj sobie robiłaś, kładłaś? Tak, rozjaśniałam. Praktycznie były czarne.
Teraz są jakie są. Są strasznie zniszczone, także jakiegoś zbytniego rozjaśnienia tutaj byśmy nie robili. Po prostu ja bym chciał je jakoś ładnie wyrównać na całości. Jakiś taki odcień bardziej miedziany, bo chyba widać, w takim się dobrze czujesz. Dobrze to będzie wyglądało. I dosyć mocno jest skrócić, może nie z długości, ale bardziej z objętości pościnać te suche końcówki, bo one wyglądają po prostu fatalnie. No ja zgadzam się na wszystko, prawie. Prawie. No. Czy to zawsze chce usłyszeć stylista, jak klientka mówi zgadzam się na wszystko? Tylko oprócz prawie. Zapraszamy Was na dół. No to mamy pierwszą osobę, pierwsza złowiona, czekamy na następną, a właściwie łowimy, już widzę piękną kobietę z piękną fryzurą, ale my zrobimy jej jeszcze piękniejszą. Witam serdecznie, no dobrze, zapraszamy, bardzo się cieszę, ale fajnie wyglądasz, jak ci na imię? Marcin. Ale masz fajną fryzurę. Dzięki. Ale z fryzurą twojej dziewczyny da się zrobić więcej, bo ma długie włosy. Czemu nie farbujesz włosów? Masz taki piękny potencjał na farbowanie włosów. Żeby się nie niszczyły. Co powiesz na to, żeby zrobić coś fajnego z twoimi włosami? Nie, mi się podoba mój kolor włosów. Nie farbujesz włosów, czyli troszeczkę się obawiasz. Czego się bardziej obawiasz? Zmiany wizerunku czy tego farbowania? Pasuje mi tak, jak jest. I tak trzymaj. Dziękuję serdecznie. Trzymaj się. Jestem Andrzej. Jesteśmy z programu Łowcy Fryzur. Szukamy naprawdę potencjału do fryzury, mega fryzury. Jak ci na imię? Zuza. Zuza, tutaj stoi salon fryzjerski. Tak. Z napisem modne włosy i rzeczywiście robimy świetne fryzury. Żadnej awangardy, żadnych wygłupów. Wszystko to, co tobie pasuje, to wszystko to, co dla ciebie byłoby najlepsze, ażeby z ciebie wydobyć wszystkie walory, a ewentualne wady, których na razie nie widzę, ukryć. Mhm. Zuza, masz fantastyczny potencjał. Jesteś gotowa na to, żeby zrobić coś naprawdę fajnego z twoimi włosami? Tak. I my też jesteśmy gotowi. Zapraszamy do salonu! Zapraszamy! Chodź, Zuza! Zuza, no to co? Gdzie szłaś przede wszystkim, zanim nas spotkałaś? Szłam na uczelnię. Zaprosimy teraz naszą stylistkę, która powie parę słów na temat tego, co będziemy z tobą robić. Co ona będzie robić z tobą. Mogę. Proszę, muszę dotknąć. Proszę. Powiedz mi, lubisz być blondynką? Tak. Lubisz być. No to na pewno nią zostaniesz, tylko może troszeczkę w innym odcieniu. Dobrze? Na pewno wizerunek twojej blondynki zostanie, owszem, tylko będziesz troszeczkę w innej tonacji. Okay. Długo nad tym pracowałam, żeby być blondynką, także... Uszanuję to. Spokojnie. Nie zrobię cię na czarno, bo twoja uroda na pewno na to nie wskazuje, żebyś miała aż tak mocno zmienione włosy. Okej. Okay. Zuza, nasz salon znajduje się pod nami. Zapraszamy cię tam. No, Kasiu, gdzie szłaś, zanim nas spotkałaś? Szłam właśnie z koleżanką, miałyśmy się wybrać na zakupy i chyba tam nie dotrzemy. Co możemy tutaj zrobić? Powiem tak, masz bardzo ładne oczy. Do twarzy ci w tych okularach. Jeżeli chodzi o twoje włosy, dobrze wyglądasz w spiętych włosach. Zapewne chciałabym, żebyś miała krótsze te włosy. To zabieramy cię na dół.
Roxana, przyszedł czas na finał. To już koniec naszej metamorfozy, twojej metamorfozy. Za chwilę zobaczą cię widzowie. No i za chwilę zobaczysz siebie. Gotowa? Myślę, że tak. Uwaga. Strasznie mi się podobają tutaj te prześwity, pasemka. Podoba mi się wszystko. Naprawdę podobać się? Tak. Cieszę się, że jest jeszcze troszkę tej długości zachowanej. No muszę się przyzwyczaić. Całkiem inna osoba. Czyli co, tak na 100% uległaś metamorfozie? Na 80, na 60? Myślę, że na 110. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Zuzanna, wiesz co będzie w finale? Domyślam się. Zobaczą cię widzowie i przede wszystkim zobaczysz sama siebie. Gotowa? Tak, gotowa. Uwaga! Chwilę muszę odetchnąć. Jestem naprawdę bardzo zadowolona. Świetnie, podoba mi się. Nie byłam przekonana do tego ciemnego koloru na początku, ale jest super, podoba mi się, naprawdę. I wiesz, że nam też? To cieszy mnie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Katarzyna. I za chwilę zobaczysz siebie w lustrze. Zdenerwowana? Oj, troszkę tak. Uwaga! Niesamowite. Coś świetnego po prostu. Kolor ci się podoba? Kolor tak, świetny, świetny. Po prostu nie wierzę. A to wycięcie z lewej strony? Przeżyję. Nie, na razie tak dziwnie, ale myślę, że okej. Będzie można się przyzwyczaić? Mam nadzieję, że tak. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję.